Dziś katolicy obchodzą Niedzielę Palmową. W kościołach święci się palmy. To dzień, który rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli przygotowania do świąt wielkanocnych. Gałązki, wiosenne kwiaty ułożone w bukiet. Jak zrobić palmę wielkanocną, świetnie wiedzą dzieci. Zziąkili kwiatków, listków i z bokszpanów. Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna Wielki Tydzień. Nazwa nawiązuje do uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy jej mieszkańcy rzucali na drodze Jezusa gałązki drzew. To nie jest król w ludzkim znaczeniu, ale to jest król, który służy i oddaje swoje życie za swoich poddanych, bo my jesteśmy jego poddanymi, my jesteśmy jego owcami. On jest królem, ale też dobrym pasterzem. I dlatego oddaje życie za nas. W Opolu uroczysta procesja z palmami przeszła od katedry do kościoła pod wezwaniem świętego Sebastiana. Obchody Wielkiego Tygodnia są dla chrześcijan najważniejszymi w całym roku. W czasie Triduum Paschalnego celebrują mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla nas chrześcijan, zwłaszcza katolików, to uosobienie tego, co nazywamy miłością. Esencja miłości w Eucharystii, w krzyżu, w zmartwychwstaniu, ale przede wszystkim w nadziei, którą przynosi Jezus Chrystus tym wszystkim, którzy jej tak bardzo w naszych czasach potrzebują. Ostatnie dni do Wielkanocy to czas porządków, zakupów i przygotowania potraw. Hanna Honisz, Kurier Opolski.